Chciałem zapytać pana jako eksperta o przyczyny i potrzeby transformacji, o której będziemy dziś rozmawiać. Dlaczego Unia Europejska wdraża zieloną transformację? Po co mamy redukować emisję? Pytanie bardzo szerokie i tak naprawdę bardzo skomplikowane. Podobnie jak problem, który musimy rozwiązać jako społeczność międzynarodowa, a tutaj bardziej regionalnie jako Unia Europejska. Dzisiejszą rozmowę nagrywamy 16 września. Ja znajduję się kilka kilometrów od rzeki Odry, która ma przekroczyć o ponad metr stany powodziowe i swój poziom z 1997 roku. Dotychczas w tym roku doświadczyliśmy 30-stopniowych upałów w kwietniu, doświadczyliśmy prawie 10-stopniowych mrozów następujących od razu po tych upałach, mieliśmy kolejne gorące lato z rzędu, a także najgorętszy w historii pomiarów wrzesień, po którym szybko nastąpiły potężne opady, które mogą spowodować kolejną powódź tysiąclecia, trzecią już w moim życiu. Te wszystkie przykłady dramatycznych, dynamicznych i pojawiających się coraz częściej zjawisk są tylko egzemplifikacją zmiany klimatu, która postępuje nie tylko u nas na Dolnym Śląsku, czy szerzej w Polsce i w Unii Europejskiej, ale na całym świecie. Zmiana klimatu nie będzie przebiegała tak dynamicznie, jak niektórzy się spodziewają. To nie będzie nagle w jednym roku będą następować wszystkie te kataklizmy. One będą po prostu następowały coraz częściej, aż w pewnym momencie obudzimy się może jako już szersze społeczeństwo i każdy bez wyjątku będzie rozumiał, że to nie jakaś cykliczność, którą często się stosuje, próbując uzasadnić, dlaczego pojawiają nam się takie kataklizmy, że to nie akurat zbieg okoliczności, tylko po prostu nasza bezpośrednio wina, ponieważ ludzie od prawie 250 lat wyemitowali niebotyczne ilości dwutlenku węgla i niestety emitują go dalej. A to dwutlenek węgla odpowiada za zmianę klimatu. Dlatego jako Unia Europejska, wspólnie z pozostałymi państwami i organizacjami międzynarodowymi na świecie, musimy podjąć starania, aby jak najbardziej zmniejszyć przyszły negatywny wpływ zmiany klimatu na nasze życie, zdrowie, na nasze gospodarki. Dlatego Unia Europejska podejmuje, można powiedzieć, awangardowe działania należące do absolutnej światowej czołówki, ale nie jedynie Unia Europejska podejmuje te działania, ponieważ od Chin po Stany Zjednoczone większe gospodarki na świecie, a także te i słabiej rozwijające się, podejmują starania, które wynikają z międzynarodowych negocjacji i z międzynarodowych ustaleń, które podejmuje się na szczytach klimatycznych. Tak więc można to podsumować w ten sposób. Unia Europejska stara się wytyczać kierunek transformacji energetycznej i szerzej zielonej transformacji, ale w porozumieniu i we współpracy z największymi i tymi mniejszymi gospodarkami na świecie, aby nam w przyszłości było trochę gorzej, a nie dramatycznie źle. Bo warto podkreślić, że obecnie doprowadziliśmy do sytuacji, w której w perspektywie do 2050 roku my nie jesteśmy w stanie zupełnie odwrócić biegu tych zdarzeń. My jesteśmy co najwyżej w stanie złagodzić ich przebieg, ale na pewno nie uda nam się już ich odwrócić. Nasza droga, nasza ścieżka, nasze działania są wytyczone długookresowo i może po 2100 roku te zmiany będą coraz bardziej się cofały, aż w końcu uda nam się przywrócić balans w ekosystemie i w klimacie. Natomiast za naszego życia raczej walczymy o to, żeby było troszkę gorzej, a nie dramatycznie źle. Jak na razie pokazują wszystkie znane mi modele. Tutaj prosiłbym pana jeszcze o słowo na temat tego, jak wygląda debata publiczna na temat zmian klimatu i tych skutków. Bo teraz jest ożywiona w związku ze wspomnianymi przez pana sytuacją powodziową na Odrze, tak, i w tym regionie. Ale łączy się to bardzo z wieloma kwestiami. W zasadzie od plastikowych zakrętek przy butelkach, przytwierdzonych do, no jakby na stałe, po właśnie teraz dezinformację związaną z powodziami. I tak dalej. I chciałbym tak w skrócie, jakby pan mógł zarekomendować jakieś sposoby na to, żeby w przestrzeni publicznej właśnie informować w sposób należyty na temat tego, jak te kwestie wyglądają w rzeczywistości. To może od początku tego pytania postaram się tutaj ustosunkować do jego przedmiotu, czyli jak przebiega ta debata publiczna. Ja myślę, że ona jest wielowymiarowa. Myślę, że nie ma takiego jednego głównego dyskursu na ten temat. Każda grupa społeczna jest dotknięta zmianami klimatycznymi w różny sposób.
Rolnicy są dotknięci przede wszystkim najpierw uciążliwymi suszami, później głębokimi mrozami, a następnie dramatycznymi powodziami. Społeczności miejskie, gdy rozmawiają o wpływie człowieka na zmianę klimatu i wpływie człowieka na środowisko, rozmawiają na temat zanieczyszczenia powietrza, czy trudności coraz bardziej piętrzących się względem mieszkania i życia w dużych, zatłoczonych i często źle zorganizowanych aglomeracjach, które wpływają na jakość tego życia. Moglibyśmy tak wymieniać dalej, ponieważ nasz wpływ na środowisko, ten negatywny, jest niestety bardzo, bardzo przemożny, co powoduje, że w różnych wymiarach różnie ta debata przebiega. Został tutaj podany przykład dość taki, powiedziałbym, medialny, czyli tych zakrętek. No, początkowo wzbudzały one różne, często skrajne emocje. Niektórzy mówili, że niezwykle przydatne, niektórzy, że jest to rozwiązanie bardzo, bardzo irytujące. Natomiast po pewnym czasie mam wrażenie, że wszyscy się już do tego przyzwyczailiśmy. Jeżeli ma to pomóc w recyklingu tworzyw sztucznych, z których są wykonane elementy butelki, to super. Myślę, że do wielu takich rzeczy zdążyliśmy się już przyzwyczaić i zaczęliśmy je doceniać. Żarówki LED, które świecą mi tutaj nad głową, zostały również początkowo wprowadzone jako działanie na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i chyba nikt nie chciałby powrotu do żarówek żarowych, które w 95% zużywały energię na emitowanie ciepła, a tylko w 5% świeciły, no bo nasze rachunki za prąd się zmniejszyły. Wiele rozwiązań wprowadzonych w Unii Europejskiej jest wprowadzane z myślą o korzyściach, jakie zdobędą tutaj obywatele, a także jakie zdobędzie środowisko. Więc od żarówek LED po efektywność energetyczną wielu urządzeń gospodarstwa domowego, po normy jakości dotyczące materiału, z których te urządzenia i produkty, z których korzystamy, są wytwarzane, normy jakości dla żywności. Unia Europejska również stanowi tutaj absolutną światową czołówkę, jeżeli chodzi o jakość żywności, i jest to również związane z polityką klimatyczną i tą związaną z odbudową bioróżnorodności. Dlatego, gdy myślimy o tych rozwiązaniach, często zapominamy, że tak jak do tych żarówek LED już dawno się przyzwyczailiśmy i nikt już by nie chciał ich powrotu, tak wiele innych rozwiązań weszło nam już, że tak powiem, w krew, stały się elementem życia codziennego i żal byłoby nam teraz z nich korzystać, bo przełożyłoby się to na nasze portfele przede wszystkim. Natomiast jak informować? No właśnie informować o korzyściach. Bo zawsze wychodziłem z założenia jako ekonomista i osoba zajmująca się tymi zagadnieniami energetycznymi, że o trudnych i złożonych tematach najlepiej jest rozmawiać, informować, mówiąc językiem korzyści. Czyli jeżeli chcemy wprowadzić samochody zeroemisyjne jako standard, i tutaj znowu podkreślę, że 2035 rok to rok, w którym nie tylko Unia Europejska zakaże sprzedaży samochodów spalinowych, ale chociażby zrobią to także Chiny. I to warto podkreślać. Wiele gospodarek wyznaczyło 2035 jako ten rok. I oprócz korzyści środowiskowych, które powiedzmy sobie szczerze, dla osób spoza środowiska naukowego i eksperckiego są trochę abstrakcyjne, ponieważ pojęcia takie jak klimat globalny czy środowisko są trudne do, że tak powiem, przełożenia na życie codzienne. Na życie codzienne powinno się przekładać takie aspekty jak większa czystość i jakość powietrza w miastach, jak niższe koszty eksploatacji tych pojazdów, jak fakt na przykład, że Polska jest jednym z największych producentów autobusów wodorowych, o których pewnie to rozwiązaniach wodorowych jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. I warto wspierać poprzez wdrażanie pojazdów zeroemisyjnych opartych na przykład o technologie wodorowe, wspieramy nasz rodzinny przemysł motoryzacyjny, który w segmencie autobusowym wysoce się rozwinął. Więc gdy ja prowadzę moje rozmowy od szkół średnich na Dolnym Śląsku, tak dotkniętym teraz przez zmiany klimatu, tutaj we wszelaki sposób, więc od szkół średnich po spotkania z uniwersytetami trzeciego wieku, z moimi studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu albo z uczestnikami konferencji, forów i innych wydarzeń tematycznych, widzę, że gdy przechodzę z języka czysto takiego, że tak powiem, akademickiego, w którym prowadzę rozważania nad wpływem dekarbonizacji transportu na środowisko i klimat, na język korzyści, który dotyczy każdego z nas, także mnie i słuchaczy, to wtedy te tematy nie są tylko już bardziej zrozumiałe i, że tak powiem, przystępne, ale także stają się w pełni uzasadnione i warte
wspierania poprzez chociażby akt wyborczy i oddanie głosu, albo poprzez zgłębienie swojej wiedzy na ten temat, aby lepiej zrozumieć, jak może mi to pomóc, chociażby zapoznając się z tym, jakie nowinki w świecie motoryzacji są i to, że Polska jest ich jak najbardziej częścią. Przechodząc do tego wiodącego tematu, opowiedzenia, o którym pana tutaj zaprosiłem, właśnie chciałem po pierwsze zapytać, po co jest nam wodór i jakie strategie Unia Europejska, w jaki sposób Unia Europejska ukierunkowuje rozwój transportu opartego na i rozwiązania oparte na wodorze. Prosiłbym również o przedstawienie tego zastosowania w właśnie wdrażanych politykach miejskich, case study, dobrych praktykach. Myślę, że warto na samym początku odpowiedzi na to pytanie podkreślić, że jesteśmy niemal w pełni zależni od produkcji i wykorzystania wodoru w naszej gospodarce. Choćby podając przykład tego, że jestem przekonany, że gdy nasi słuchacze będą odsłuchiwać naszą rozmowę i gdy rozejrzą się wokół siebie, zdecydowana większość produktów, które ich otaczają, została wytworzona pośrednio lub nawet czasem bezpośrednio z wykorzystaniem tego jakże powszechnego pierwiastka w przyrodzie. Ponieważ wodór jest bezpośrednio potrzebny do utwardzania tłuszczów, czyli margaryny, jest potrzebny do produkcji kosmetyków, jest nieodzownym elementem przy produkcji chociażby benzyny i oleju napędowego. Możemy go także wykorzystywać w wielu procesach metalurgicznych i hutniczych, więc każdy element metalowy na jakimś etapie swojego wytworzenia musiał mieć kontakt albo został w produkcji wykorzystany wodór. Mamy wiele innych takich przykładów o tym, że bez wodoru tak naprawdę gospodarka nie tylko Polski, Unii Europejskiej, ale i gospodarka światowa nie mogłaby funkcjonować. I te wszechstronne i zróżnicowane zastosowanie powodują, że my tą gospodarkę wodorową już mamy. Polska na ten przykład jest trzecim w Europie i piątym na świecie producentem wodoru. Więc my jako gospodarka wiedziemy prym w gospodarce światowej w wytworzeniu i wykorzystaniu tego gazu, więc można było zadać sobie pytanie, skąd nagle takie wielkie tutaj poruszenie? Dlaczego nagle wszyscy zaczynają rozmawiać o gospodarce wodorowej? Mam czasem wręcz wrażenie, że żyjąc w mojej bańce informacyjnej, gdy otwieram lodówkę, wyskakuje mi artykuł na temat wodoru. Ale mówiąc już zupełnie poważnie, cały problem polega na tym, że wodór, który wykorzystujemy, jest niemal w całości, i to tak niemal w całości na zasadzie 99,6%, jest wytwarzany z wykorzystaniem albo gazu ziemnego, albo węgla. W dość prostych, ale wysokoemisyjnych procesach przemysłowych. To oznacza, że każdy produkt, który Państwa otacza, jest po części obciążony emisjami z wytworzenia właśnie i następnego zastosowania wodoru. Więc Unia Europejska, a za nią Polska, już kilka lat temu, od 2019 roku pracują nad strategiami i działaniami na rzecz zmiany źródła pochodzenia wodoru. To jest takie pierwsze istotne działanie, tak aby wodór nie pochodził już z gazu ziemnego i węgla, ale pochodził z wody. Każdy z Państwa może pamiętać, że woda ma bardzo dość prosty i przyjemny wzór, czyli H2O. Dwie cząsteczki wodoru i jedna cząsteczka tlenu. Oznacza to, że z 16-18 kg wody, litrów wody, możemy wytworzyć około 1 kg wodoru. I ten wodór z wody możemy wykorzystać, jeżeli za pomocą prądu elektrycznego rozszczepimy te cząsteczki i odseparujemy od siebie wodór i tlen. Jest to możliwe z wykorzystaniem prądu elektrycznego i ważne, żeby ten prąd elektryczny pochodził albo ze słońca, albo z wiatru, albo z innych źródeł odnawialnych. Podsumowując, całe te działania, wszechstronne, dotyczące tak przemysłu, jak i lokalnych społeczności, działania na poziomie unijnym i krajowym, zmierzają do tego, żeby zamienić energię słońca i wiatru poprzez rozszczepienie wody właśnie w wodór, który następnie możemy znowu wykorzystywać w tych procesach przemysłowych, gdzie i tak z niego korzystamy, a także wykorzystać wodór w nowych obszarach. I tutaj oprócz takiej generalnej strategii, którą przyjęto w Unii Europejskiej, czyli unijnej strategii na rzecz wodorowej strategii Unii Europejskiej na rzecz
Europy neutralnej dla klimatu, mamy także polską strategię wodorową, która podjęła staranie, aby dostosować wymagania unijne do warunków krajowych. Jednak te dokumenty były, że tak powiem, dokumentami strategicznymi, wyznaczającymi generalne założenia, na przykład to, żeby wodór był wykorzystywany jako nośnik, magazyn energii w społecznościach lokalnych, tworzących tak zwane doliny wodorowe. My niestety w Polsce dolin wodorowych nie mamy. Doliny wodorowe, które powstały, mają charakter zazwyczaj stowarzyszeń. Te stowarzyszenia aplikują o różne środki, podejmują pierwsze kroki i starania, mają duży potencjał do rozwoju tych tak zwanych lokalnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej, czyli żeby lokalnie wytwarzać, magazynować i ostatecznie wykorzystywać wodór w różnych obszarach i branżach. Jednak na razie my w Polsce mamy raczkujące rozwiązania, pierwsze takie próby, projekty, które mają nas do tego zbliżyć. Jednak wiele jeszcze pracy tutaj, jaką te doliny muszą wykonać. No więc powiedzieliśmy o tym, skąd ten wodór możemy brać, jak go potencjalnie możemy wykorzystywać w już istniejących branżach, ale warto wspomnieć o kilku dokumentach, które później przekładają się na wykorzystanie wodoru, później przełożą się na wykorzystanie wodoru w nowych branżach. I tutaj jest to przede wszystkim dyrektywa o energii odnawialnej, RED3. I RED3 zakłada, że do 2030 roku aż 42% wodoru pochodzącego z wody będzie wykorzystywane w przemyśle, a 1% wszystkich paliw będzie wykorzystywane w transporcie. Mamy też szereg innych dyrektyw, które będą niejako przekładały się na zwiększenie wykorzystania wodoru w różnych obszarach i branżach w unijnej gospodarce. Warto tutaj wspomnieć o aktualizacji systemu handlu emisjami ETS2, mamy także dyrektywę o efektywności energetycznej czy o opodatkowaniu emisji. I wszystkie te dyrektywy starają się, aby wodór pochodzący z wody, i w nomenklaturze unijnej on jest nazywany jako wodór pochodzenia niebiologicznego, czy odnawialne paliwo pochodzenia niebiologicznego, czyli Renewable Fuel of Non-Biological Origins, i wodór jest jak najbardziej takim odnawialnym paliwem pochodzenia niebiologicznego, jeżeli pochodzi właśnie z wody. I ten 1% w transporcie myślę, że będzie właśnie jednym z najciekawszych obszarów do omówienia. Dziękuję za ten wstęp i jeśli mógłbym prosić, to jakby nieco więcej opowiedział Pan właśnie o wspomnianych polskich innowacjach, strategiach i przykładach. No więc może powiedzmy o tym właśnie transporcie, który stanowi niejako dla mnie, jako młodego badacza, taki fascynujący przykład tego, jak nowinki technologiczne w połączeniu z dobrze dobranymi i precyzyjnymi politykami, tutaj szczególnie na szczeblu unijnym, mogą dokonywać głębokiej transformacji poszczególnych sektorów. Więc wodór ten pochodzenia niebiologicznego z wody może być wykorzystywane jako paliwo w transporcie. I tutaj od razu na wstępie warto powiedzieć, że wszystkie pojazdy wodorowe, bez względu na to, czy to samochody osobowe, autobusy, ciężarówki, a także samoloty czy pociągi, nie mają w sobie takich tradycyjnych silników, w których ten wodór się spala. To znaczy, w tych pojazdach mamy do czynienia z taką technologią, która została opracowana jeszcze w ramach programu Apollo, gdy Amerykanie sięgali gwiazd, już wtedy zasilali swoje pojazdy tak zwanymi ogniwami paliwowymi. Ogniwa paliwowe to takie w swoich założeniach dość proste urządzenie. Bierzemy wodór, bierzemy tlen z powietrza i na takich cienkich membranach, takich cienkich foliach przepychamy cząsteczki wodoru i przepychamy cząsteczki tlenu. Gdy te dwie cząsteczki ponownie się połączą, tworzą nam wodę. Więc samochody wodorowe nie emitują nic poza czystą wodą, parą wodną z tylnej rury wydechowej i dodatkowo generują prąd elektryczny, który trafia do silników. Więc można powiedzieć, że ta technologia lotów kosmicznych
trafiła teraz pod nasze maski samochodów czy autobusów miejskich, o czym zaraz powiem, bo w Polsce już takie i samochody, i autobusy możemy znaleźć. I pozwala napędzać silniki elektryczne. Więc innymi słowy, samochody wodorowe to samochody elektryczne, tylko nie ma tam wielkiej, kilkuset kilogramowej baterii, tylko jest stos takich małych ogniw, w których łączy się wodór z tlenem, i stos ogniw paliwowych dostarcza energii elektrycznej do tradycyjnego silnika elektrycznego. Tak więc są to pojazdy, które wymagają napełnienia wodorem, mają 5-kilogramowe zbiorniki w przypadku samochodów osobowych, czy 80-kilogramowe w przypadku autobusów. I może warto powiedzieć, dlaczego osobiście, i także tak wielu ekspertów się ze mną na pewno zgodzi, a część z Państwa, którzy może już jeździli autobusami wodorowymi w Wałbrzychu, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Lublinie, w Poznaniu czy w Rybniku, mogą się zgodzić, że są to samochody ciche. Samochody i te pojazdy te tankuje się relatywnie bardzo szybko. Podjeżdża się na stację, na przykład na ulicy Obornickiej we Wrocławiu, albo w centrum Rybnika. Tankuje się taki pojazd, na przykład osobowy, 5 minut i dostaje się 500 kilometrów zasięgu. Dlatego jest to ważne, ponieważ nie wszyscy mają ładowarki w domu, które mogłyby ładować samochody elektryczne. Nie wszyscy mają punkt ładowania w miejscu pracy na parkingu. Nie wszyscy w końcu mają czas w ciągu dnia, aby z różnych powodów musieć skorzystać z ładowarki publicznie dostępnej. Dlatego pojazdy wodorowe mogą być odpowiedzią na wiele bolączek wynikających z poruszania się samochodami elektrycznymi, oferując jednocześnie równie zeroemisyjny i cichy transport długodystansowy. No bo czyż nie byłoby wygodne mieć pojazd, który z jednej strony jest cichy i zeroemisyjny, tym samym przyjazny środowisku, a jednocześnie umożliwiający przejechanie po 5 minutach tankowania 500 km. W przypadku autobusów, takich jak tych właśnie produkowanych w Polsce, zasięgi mogą być nawet jeszcze większe. Przykłady zastosowania już wymieniłem. Wiele miast w Polsce stosuje autobusy wodorowe albo testowo, albo tak jak w przypadku Wałbrzycha, już 40 autobusów zostało tam zamówionych. W przypadku Rybnika podobnie. Zresztą Rybnik był jednym z pionierów zastosowania tych rozwiązań w Polsce, prezentując, że od strony ekonomicznej i od strony takiej, powiedziałbym, technicznej, są to pojazdy, które wielokrotnie przewyższają pojazdy elektryczne, te tradycyjne, zasilane z baterii i umożliwiają osiągnięcie porównywalnych parametrów i tak zwanej operacyjności, czyli tak jak stosujemy te autobusy w normalnym zastosowaniu w transporcie miejskim, podobną do dotychczas stosowanych samochodów spalinowych, czy tutaj autobusów spalinowych. Oczywiście problemem są stacje. Stacje te na razie występują w pojedynczych sztukach w kilku lokalizacjach w Polsce. I tutaj pojawiają się konkretne założenia i fundusze na szczeblu unijnym, które mają tę sytuację zmienić. Wiodącym takim programem, który wyznacza, gdzie, w jakiej lokalizacji, w jakich odległościach, w jakich pojemnościach powinny być lokowane stacje wodorowe, jest dyrektywa o paliwach alternatywnych i ich infrastrukturze, tak zwane AFIR. Dyrektywa AFIR zakłada, że w Polsce, jak zresztą opracowano to w oparciu o te założenia w programach przygotowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w Polsce, żeby spełnić wymagania i założenia dyrektywy AFIR, wystarczy 37 stacji. I takie 37 pierwszych stacji zostało przygotowanych przez GDDKiA i mają one zostać już wkrótce tutaj uruchomione. Będą to stacje wzdłuż głównych dróg autostradowych i ekspresowych, tak aby umożliwić przede wszystkim temu transportowi długodystansowemu na skorzystanie z tych instalacji. Oczywiście osobiście mam ochotę zapytać, dlaczego tylko 37? Dyrektywa AFIR wyznacza minimalne wymagania, a nie maksymalne. Dlatego oczekiwałbym, aby polski rząd, polskie instytucje publiczne i państwowe spółki w porozumieniu z sektorem prywatnym podjęły starania, aby tych stacji było jak najwięcej, bo w Polsce mamy około 8 tysięcy stacji spalinowych. Więc nawet jeżeli byśmy wybudowali te 37, to jest kropla w morzu potrzeb w porównaniu do pojazdów spalinowych. Ale pamiętajmy, że to jest maraton, a nie sprint. Dlatego też wyznaczajmy pierwsze lokalizacje strategicznie i starajmy się ten transport, szczególnie długodystansowy i ciężarowy, tutaj rozwijać. Bo warto oczywiście wspomnieć, że pojazdy
wodorowe, czy raczej technologie wodorowe i ogniwa paliwowe mają tym większe zastosowanie, im większy pojazd i im większe dystanse pokonuje. Wtedy ekonomiczna i taka techniczna sprawność tych rozwiązań zdecydowanie przewyższa rozwiązania elektryczne. Więc jeżeli ktoś codziennie ze swojego domku jednorodzinnego dojeżdża do pracy 30 kilometrów w tej i z powrotem, to raczej prędzej wybierze rozwiązanie elektryczne. Ale w przypadku rozwiązań koniecznych do zastosowania we flotach pojazdów ciężarowych, no to rozwiązania wodorowe będą zdecydowanie lepsze, bo wystarczy stos ogniw zdecydowanie mniejszy niż baterie i silnik stosowany czy to w samochodach spalinowych, czy bateryjnych, i zbiornik wodoru, który może być zamontowany za kabiną kierowcy, i to umożliwi tym pojazdom ciężarowym pokonywanie wielu set kilometrów, a tankowanie zajmuje tylko w tym przypadku kilkanaście minut. Powiedział Pan nieco o Europie i Polsce na przykładach, a chciałbym zapytać o to, jak tego typu napędy oparte na rozwiązaniach wodorowych funkcjonują w ojczyźnie, tak jak Pan wspomniał, w USA. Tak, miałem przyjemność prowadzić badania na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, których celem było zrozumienie, co poszło nie tak i co powinniśmy zrobić lepiej w kontekście wdrażania tych rozwiązań. Kalifornia stanowi fascynujący przykład stanu, który uzyskując niezależność od władz federalnych w obszarze polityki klimatycznej jeszcze w latach 60., od lat właśnie 60., można powiedzieć, stał się taką przestrzenią eksperymentowania, tak zastosowania różnych technologii, jak i przepisów, regulacji i strategii w tym obszarze. Warto wspomnieć, że na świecie większość pojazdów porusza się wykorzystując katalizatory dzięki rozwiązaniom wprowadzonym w Kalifornii, bo to Kalifornia jako pierwsza stworzyła normy jakości powietrza, aby ochronić miasto Los Angeles przed negatywnymi wpływami smogu, zmuszając niejako producentów pojazdów do zainstalowania urządzenia, które będzie redukowało emisję. Więc Kalifornia posiada szereg sukcesów w obszarze wdrażania pojazdów niskoemisyjnych, w tym także pojazdów oczywiście spalinowych. Jednak trend ten był utrzymywany przez dziesiątki lat i doprowadził do tego, że jeszcze w latach 90. wprowadzono pierwsze na świecie regulacje, które zmierzały do wprowadzenia na rynek pojazdów zeroemisyjnych. I tym, co tak charakteryzuje Kalifornię, jak i Unię Europejską, to, że oba te podmioty, obie te instytucje, czyli władze stanowe Kalifornii i państwa członkowskie Unii Europejskiej, są neutralne technologicznie. To jest, myślę, kluczowe podejście. Nie wiemy, czy rozwiązania elektryczne, wodorowe, czy warto jeszcze wspomnieć, że dostępne na stole są te pojazdy, które są zasilane etanolem, biopaliwami produkowanymi jako z odpadów sektora rolnego. Które z tych rozwiązań będą najlepsze w przyszłości? Dlatego tak Kalifornia, jak i Unia Europejska nie wybiera zwycięzców, tylko daje szansę wszystkim technologiom na równomierny rozwój, tak od strony badań i rozwoju nad tymi technologiami, jak i infrastrukturą. Dlatego w Polsce i w Unii Europejskiej w 2035 roku dalej będzie można kupić samochody elektryczne i wodorowe, ale będzie można także kupić samochody zasilane etanolem. Więc wróćmy do Kalifornii. Gdy w pierwszych latach okazało się, że największy potencjał mają właśnie te rozwiązania elektryczne i wodorowe, cała energia, zasoby finansowe i możliwości instytucjonalne z tego stanu poszły w stronę rozwoju infrastruktury. Ze względu na to, że pojazdy elektryczne były parę lat, że tak powiem, do przodu rozwinięte technologicznie, rozwiązania te prędzej zdominowały drogi i już teraz jeździ tam milion samochodów elektrycznych. W porównaniu do 30 milionów samochodów spalinowych w ogóle. Można więc powiedzieć, że to też niewiele, no bo 1/30 po kilkudziesięciu latach to dość mało, ale Kalifornia jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o udział samochodów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych w ogólnej liczbie pojazdów na drogach. Inaczej się sprawa ma z tymi wodorowymi. Choć początkowo wydawało się to rozwiązanie bardzo obiecujące, to z wielu powodów, myślę, że nie mielibyśmy tutaj czasu, żeby szczegółowo wszystko omówić, ale z wielu powodów infrastruktura dla tych pojazdów nie rozwijała się w sposób równomierny w porównaniu do samochodów elektrycznych. I niestety, ale obecnie, o ile same samochody są bardzo pozytywnie odbierane przez kierowców,
to niewystarczająca infrastruktura do ich tankowania okazała się wąskim gardłem rozwoju właśnie tego całego rynku. Więc myślę, że doświadczenia, i właśnie na tym chciałbym się teraz skupić, że doświadczenia wyniesione w ramach mojej pracy badawczej z Kalifornii sugerują, że infrastruktura jest absolutnie krytyczna. Musi się pojawić na samym początku rozwoju tego rynku, aby móc zwiększyć liczbę pojazdów, które pojawią się na drogach. I świetnie, że w Polsce i w Unii Europejskiej także czerpaliśmy z tych doświadczeń innych krajów, innych regionów, innych stanów, tak właśnie też stanu Kalifornia, bo w Polsce postawiono na rozwój oparty o początkowy rozwój technologii wodorowych w transporcie publicznym. No bo popatrzmy, jeżeli na zajezdni w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym w Rybniku pojawi się pierwsza stacja, a przy okazji będzie ona także mogła wydawać paliwo dla pojazdów osobowych, to pojawia nam się już pierwszy punkt tankowania na mapie, który automatycznie ma pierwszych chętnych, bo ci pierwsi chętni to oczywiście kierowcy autobusów, którzy zajeżdżają na zajezdnie i tankują autobusy w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym. Natomiast dodatkowo, jeżeli ktoś będzie chciał tankować swój pojazd osobowy wodorowy, a takie wodorowe pojazdy już w naszym kraju jeżdżą, może skorzystać ze stacji, która jest na zajezdni. Oferuje to tym, takie rozwiązanie pozwala więc wygenerować popyt na paliwo w pierwszych latach, kiedy jeszcze nie mamy samochodów osobowych, a samochody autobusowe i też ciężarowe mogą korzystać z tych rozwiązań. Model ten pozwolił częściowo odbić się rynkowi pojazdów wodorowych w Kalifornii i wiele właśnie firm transportowych, czy w hrabstwie Alameda, czy w hrabstwie Riverside, w tych hrabstwach w Kalifornii dopiero to rozwiązanie pozwoliło odtworzyć potencjał tego rynku, a także napędzić jego dalszy rozwój. Dlatego, szczerze mówiąc, aż serce mi rośnie, gdy widzę kolejne polskie firmy, które wdrażają te rozwiązania, sprzedają te technologie w formie właśnie napędów stosowanych w autobusach i dekarbonizują transport publiczny od samego południa Polski aż po Gdańsk, który też chcąc wybrać najbardziej dostosowany do ich potrzeb model, testuje teraz różne modele pojazdów wodorowych. Tak więc myślę, że przyszłość tego transportu w oparciu o doświadczenia takich stanów jak stan Kalifornia powinna opierać się najpierw o zastosowania w przedsiębiorstwach publicznych, które mogą pozwolić sobie na niewiele większe ryzyko niż firmy prywatne, ponieważ zysk nie jest bezpośrednio ich główną funkcją i głównym celem. I później powinniśmy skupiać się na rozwiązaniach w pełni komercyjnych. I ta przyszła struktura transportu w Polsce, ze względu na różnice w różnych segmentach, jeżeli chodzi o potrzeby i zastosowanie, ale będzie jakimś miksem pojazdów elektrycznych, wodorowych i tych zasilanych etanolem. Bezsprzecznie przyszłość transportu, tak unijnego, jak i polskiego, jest coraz bardziej zeroemisyjna. Pewnie to pełne przejście na zeroemisyjne zajmie nam kilka dekad, biorąc pod uwagę też cykl życia samochodów, ich średni czas wykorzystania i tak dalej. Ale zdecydowanie to jest przyszłość stanowiąca tą kombinację elektryków, wodorowców i etanolowców. Prosiłbym pana o podsumowującą wypowiedź w kontekście tego, jak ten transport wodorowy, czy też takiego miksu, jak pan mówi, w przyszłości może zmienić to, jak wyglądają nie tylko miejskie polityki, to po prostu miasta. Myślę, że nadrzędną korzyścią, jaką możemy tutaj uzyskać, jest czyste powietrze, bo w wielu obszarach Polski, szczególnie w miastach, zanieczyszczenia powietrza są głównie spowodowane przestarzałymi samochodami spalinowymi i emisjami, które pochodzą ze spalania paliw kopalnych. Dlatego transformacja sektora transportu w stronę rozwiązań tych nisko- i zeroemisyjnych może jedynie przysporzyć nam czystszego powietrza, trochę więcej miesięcy i lat życia dzięki temu, bo statystycznie zanieczyszczone powietrze może nam skrócić życie nawet o jeden rok. Dlatego skupiałbym się przede wszystkim na tym, jak najbardziej zwiększyć wygodę wykorzystania tych pojazdów, bo prędzej czy później przekonamy się jako społeczeństwo, że jest to szansa na lepsze i zdrowsze życie.
Oczywiście w większej skali, tej takiej skali ogólnokrajowej, czy szerzej jeszcze europejskiej, rozwój transportu opartego o rozwiązania wodorowe, elektryczne czy na etanol, to także źródło nowych innowacji, które jesteśmy w stanie opracować w Unii Europejskiej, a później je wdrożyć, a także szansa dla gospodarki, aby rozwijać się w oparciu o innowacje, a nie w oparciu o konsumpcję, co niestety jest obecną bolączką Polski. Myślę więc, że skoro mamy już ogromne przewagi nad większością gospodarek świata w wytwarzaniu i magazynowaniu, a także zastosowaniu wodoru, mamy też przewagi względem innych gospodarek w obszarze na przykład produkcji autobusów wodorowych. Wykorzystajmy ten potencjał i stańmy się liderem zmian, a nie, że tak powiem, maruderem, który będzie tutaj się ociągał i tylko narzekał, że te zmiany następują. Transformacja, tak szeroko rozumiana jak transformacja energetyczna, czy strukturalne zmiany w transporcie, są obecnie głównym i wiodącym megatrendem na świecie, ponieważ wszystkie gospodarki od Australii po Japonię, od Chin po Stany Zjednoczone, oczywiście z Unią Europejską na czele, która w obszarze prowadzenia badań i rozwoju, a także finansowania różnych rozwiązań należy do tej globalnej czołówki, choć oczywiście inni robią więcej nawet niż my, o czym warto tutaj pamiętać. Wszystkie te gospodarki starają się prowadzić tą transformację tak, aby na niej jak najwięcej również zyskać. Chiny próbują zalewać świat swoimi samochodami elektrycznymi. Stany Zjednoczone prowadzą coraz bardziej zaawansowane badania nad systemami napędów i próbują te rozwiązania również wdrażać. Unia Europejska może właśnie uzyskać niezależność energetyczną, to zrównoważenie środowiskowe, a także bezpieczną i przystępną energię, która może być magazynowana i transportowana w wodorze, a w przypadku transportu może zasilać pojazdy, które nie są zasilane importowaną ropą, ponieważ warto pamiętać, że my praktycznie ropy w Unii Europejskiej nie produkujemy, z pewnymi wyjątkami oczywiście, ale praktycznie tej ropy w Unii Europejskiej nie produkujemy, a importujemy. Moglibyśmy więc być niezależni energetycznie, zrównoważeni środowiskowo i będziemy mogli produkować energię, ją wytwarzać, przetwarzać, magazynować i stosować, uniezależniając się od innych w sposób przystępny i opłacalny. Dlatego podsumowując, myślę, że przyszło nam żyć w ekscytujących czasach pod względem rozwoju technologii i jej wdrażania. Może za naszego życia tutaj w Unii Europejskiej, u nas w Polsce także, zobaczymy niezwykłą transformację na naszych drogach, gdzie zapach spalanego diesla i spalanej benzyny nie będzie już nam towarzyszył w trakcie szczególnie zimowych przechadzek, dusząc nas i powodując ten dyskomfort. A to, co będziemy widzieli, to cicho mknące pojazdy zeroemisyjne po drogach, które albo w przypadku samochodów elektrycznych nie będą emitowały zupełnie nic, a w przypadku samochodów wodorowych będą emitowały jedynie czystą parę wodną, którą będą tutaj wydzielać z tylnej rury wydechowej. Dlatego to jest czas wielkich zmian. Bądźmy ich częścią, włączajmy się w nie i wykorzystajmy ten ogromny potencjał, jaki posiada polska gospodarka, będąc wiodącą gospodarką w tym obszarze, a nie gdzieś tam na końcu tej stawki. Dziękuję panu bardzo serdecznie. Moim i państwa gościem był pan dr Paweł Brusiło, ekspert sieci Komisji Europejskiej Team Europe Direct Polska. Dziękuję Państwu bardzo i zachęcam do zainteresowania się tym jakże interesującym i fascynującym tematem. Do usłyszenia i do zobaczenia.